Witajcie. Dzisiaj nareszcie Body Blue. Już mieliśmy sobie ostatnio to Body Blue zrobić, ale zaczęliśmy gadać o Street Fighterze, więc zrobimy to sobie dzisiaj. Body Blue, pierwsza część z trylogii wydanej bijatyki na Amigę. Tu mamy pudełeczko z niej. Tak to wygląda na oryginale. Gra jest na trzech dyskietkach. Ja tu mam tą wersję gdzieś tutaj. I tak, tu mam wersję Amiga version 2, czyli to już była wydana chwilkę później, parę miesięcy później oni tą grę zupdate'owali. Troszkę szybsza stała się, jakieś tam błędy wyeliminowali, dodali arcade mode. Parę tu takich nowinek jest. W każdym razie po tym dennym Street Fighterze, którego dostaliśmy parę miesięcy wcześniej, TM17 wydało właśnie Body Blue. Moim zdaniem jest to taka najlepsza bijatyka poza Mortalem, jaką mamy na Amidze. To jest gierka z 1994 roku. Pierwotnie Body Blue wyszło w 1993 roku. Ten update'ik wyszedł tam chwilę później, więc dlatego tu już pewnie pokazuję, że to jest 1994 rok. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Przegrałem w tą gierkę naprawdę sporo godzin. Naprawdę niezła gra. Damy sobie tak. Damy. No, tu mamy 10 postaci do wyboru. Druga część to było Body Blue Galactic i jeszcze był Ultimate Body Blue, który już tylko wyszedł na Amiga CD32. Bardzo fajna gierka, fajnie to wszystko reaguje, tak jak mówiłem już wtedy przy recenzji tego Street Fightera. Świetna gra. Bardzo, bardzo to cieszy, jak joystick reaguje na wszystkie polecenia, a nie właśnie tak, bo na Street Fighterze to naciskanie na okrągło tego przycisku, próbowanie tych kombinacji i zawsze ten lag, który uniemożliwiał nam zrobienie czegokolwiek. No na siłę tam coś się dało zrobić, ale dla kogoś, kto za dużo się nagrał na arcade'ach, no to coś takiego po prostu jest niedopuszczalne. O tym zapomniałem w ogóle. Dobra, dawaj. Pięknie. No. Ładnie na to skończy. Wow. Gdzie był blok tutaj? Dobra. Tak. Wykończmy to teraz. Pięknie. Jeszcze raz. No, nie nadążę. Dawaj, jest, właśnie. To jeszcze oni we wcześniejszej wersji właśnie mieli problem z tymi cieniami tu na podłodze, tu już widać, że udało mi się to zrobić. Oni mówili, że jakiś błąd tam był na 500 właśnie w tej wersji, że te cienie się raz wyświetlały, raz nie wyświetlały się. Już w tej wersji to jest poprawione. Tak samo już w tej wersji możemy wybrać, jak szybko ta gra będzie działać. Mamy tam turbo 1, 2, 3, prędkość działania. Takim śmiesznym to walczymy. No tak mówiliśmy, no, na Amidze tych bijatyk trochę jest. Myślę, że ta jest naprawdę w czołówce. Wszystkie części są bardzo fajne. Pierwsza osobiście mi się najbardziej podoba, bo wszystkie postacie są, powiedzmy, takie w miarę realistyczne. Już później w tym Body Blue Galactic i Ultimate zaczęli strasznie kombinować, tak już na Tekkenach późniejszych, że właśnie pododawali jakieś dinozaury, jakieś latające duchy i tak dalej. I tak się fajnie tymi nowymi postaciami walczy, ale no to już tak zabija troszkę klimacik tej gry. No. No i tutaj mamy wszystkie pojedynki na Ziemi. Body Blue Galactic właśnie między planetami nam pokazuje w każdej, gdzie przelatujemy. Tak jak na Street Fighterze mieliśmy tą mapkę i lataliśmy tam od kraju do kraju. No to tu mamy galaktykę właśnie, pokazane planety właśnie, do których się udajemy. Dawaj, czy trzeba go skończyć, nie ma czasu. No, gra wydana przez TM17. TM17 po prostu na Amidze rządziło. Był jedną z takich firm,
kiedy jak widzieliśmy logo TM17, to zawsze się tą grę brało. Właśnie tak na giełdzie też te gierki właśnie od TM17 zawsze oznaczali, bo był napisany tytuł, jak w innych grach był przeważnie tylko tytuł napisany, no to tu zawsze na przykład było napisane ten Body Blue TM17, Projekt X TM17, Super Frog TM17. Jak już ktoś widział, że TM17, no to znaczy, że gra najwyższej jakości. Właśnie, musimy sobie ten Projekt X jeszcze nareszcie zrobić z TM17. No, tu już z nim się troszkę trudniej walczy. No, my też jesteśmy słabi, tak? Pięknie. O. Bardzo fajna gra, wymagająca gra. Fajnie mi się tu kurde grało na dwóch, no niestety teraz tu nikogo nie ma. Jest też już prawie 12 w nocy, więc raczej tu nie będę po nikogo dzwonił. Nie będę nikogo zamęczał teraz tą Amigą, ale może w tydzień uda się zagrać z kimś. Paweł się tu zapowiada z Jaguarkiem za niedługo. Zobaczymy sobie, jak gierki wyglądają na Jaguara. Może uda się to w ten weekend zrobić. Kurde, trudne jest skubanie znowu. Bardzo łatwo tu też, to jest właśnie to, że przystosowali tu sterowanie idealnie do joysticka, bo możemy tu grać albo na arcade sticku i wtedy w tej wersji są już dwa przyciski do wykorzystania, albo na normalnym joyu gramy i jednym przyciskiem, a specjalne, zobaczcie, jak łatwo wchodzą. Jest tak to właśnie wszystko pomyślane, żeby na tym joysticku się jednak grało fajnie. Żeby też właśnie przyjemność była z tego grania, no bo wiele bijatyk, które zostały albo przeniesione z automatu i to właśnie sterowanie jest na tym joysticku zrobione, no to już się, no naprawdę się trudno gra. A tu widać, że od początku do końca gierka pomyślana o Amidze, o joysticku i to sterowanie jest naprawdę dobra, no, może wygramy nareszcie, kurde, dawaj. No. Kto wygrał? Chyba razem padliśmy, aha. No dobra. Skończymy jeszcze sobie tą rundę i weźmiemy sobie jeszcze kimś innym sobie tu zagramy. Bo widzę, że tu chyba nie poczarujemy za dużo, po prostu jestem za słaby na tego gościa. Ale z przyjemnością sobie jeszcze jutro pogram w tą grę. Może jak Paweł przyjdzie, to zagramy w dwójeczkę. Już dwa joysticki czekają. To jest ten joy, na którym nadal gram. Mam jeszcze jednego takiego samego teraz, tylko on jest już na mikrostykach. Ten nie jest na stykach, tylko jest na normalnych gumkach. Tu nie słychać nawet, jak on się rusza na boki. Albo już tak wyrobiony jest, ale nie, bo były wersje na gumkach i na stykach. A tamten drugi jest na stykach. Dobra, zagrajmy sobie. Dobra, co tu mamy? Mamy jeden player, mamy turnament, mamy ten tag team, że walczymy po dwóch i możemy się zmieniać. Tu jest ta opcja turbo. Dobra, damy jeden. Tego sobie weźmiemy. I tu jest też tak jak na Street Fighterze było, że mamy dwie bliźniacze postacie. To jest ten właśnie Nick i ten Dan. No to właśnie tak był Ken i Ryu, że praktycznie te same ciosy, wszystkie takie delikatne różnice tylko. Dobra, ninja skan, może ninja wezmę. Komputer ją tak dobrze grał, że naprawdę fajna gra, polecam. Choć pewnie jak mieliście Amigę i lubiliście bijatyki, no to nie muszę wam za wiele polecać, bo pewnie graliście w tą grę. Wow. Fajnie ta gra jest spłyniutka, naprawdę fajnie się w to gra. No i tak. No, nieźle się nim gra. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo te specjali się wykonuje. I to jest też fajne.
jest też fajne, bo myślę, że gdyby tylko te kombinacje to były bardziej... No widzisz, to akurat jest nie za dobre, bo też sami siebie tu nie widzimy. Aha, góra dół jeszcze to jakaś kombinacja była. No problem. Musimy sobie dorwać tą wersję na CD32, bo tamtych postaci jest chyba z 20 do wyboru, bo są wszystkie właśnie z pierwszej części i z tego Galactica. Zlituj się tu nad nowicjuszem. No jest fan zgrania, trzeba po prostu sobie troszkę jeszcze skilla poćwiczyć i naprawdę dobra gra, jeszcze raz polecam, zbijatyk takich dobrych, to jak widzicie, no, wybór chyba pozostaje między Mortalem, a właśnie tą trylogią Body Blue. Mortale wyszły dwa, czyli mamy jedyneczkę, dwójeczkę, bardzo fajne konwersje. Byle unikać wersji Mortala też na Amigę 500 czy 600, była na 4 dyskietkach i żonglowanie tymi dyskietkami po prostu dobijało. Tu w Body Blue to zostało troszkę lepiej rozwiązane, choć pierwotna wersja też pamiętam, ja ją na 4 dyskietkach miałem, ta wcześniejsza, i ona też tej zmiany, już żeby sama zapowiedź pojawiła się, na przykład Nick versus Kosak, to już trzeba było dyskietkę zmienić. Tu już później, albo dlatego, że tu 2 mega mamy, albo dlatego, że już właśnie to poprawili w tej drugiej wersji. No dobra, dzięki Wam za oglądanie i zobaczymy, może jakąś strzelankę sobie zrobimy następnym razem. Pozdrawiam Was, cześć. To jednak jeszcze Wam pokażę tą drugą część, o której Wam mówiłem, ten Body Blue Galactic. Ultimate'a Wam na razie nie będę pokazywał, bo to już zostawimy sobie na Amigę CD32. Już zrecenzujemy sobie na Amidze, już na padzie sobie pogramy na CD. Widzicie? Ona też jest z 1994 roku. No właśnie, tu te postacie, o których Wam mówiłem, już takie dziwne postacie musieli porobić. O właśnie, jakieś smoki, jakieś dino, no w ogóle to psuje dla mnie cały klimat. Dlatego ta pierwsza część mi się tak najbardziej podobała. Tu tych postaci było dużo. Fajnie grało się, ale kurde, ja nie lubię takich dziwactw. Dlatego właśnie jak wtedy graliśmy w ten Brutal Paths of Fury i zobaczyłem te dwa króliki, to po prostu no masakra, nie cierpię takich gier. Dobra, zobaczmy co tu jest, Inferno. Nie wiem, weźmiemy sobie standardzik. O, zobaczcie, tutaj Select Planet. Dobra, zobaczymy, zagrajmy sobie na Ziemi, nie, Ziemia, na tym. Dobra, no, to już widzicie, to już zmieniło się. Dobra, coś nam czyta. No, gra tak samo płynna jak tamta. Niektóre te nowe postacie naprawdę spoczko. Gdyby nie było tych duszków, dinozaurów i tych smoków, no to naprawdę rewelacyjna część. No, jeśli kogoś to nie razi, to pewnie się będzie przy tej grze też świetnie bawił. No. A tak mówiłem Wam, w tej trzeciej części mamy te wszystkie postacie z pierwszej części i wszystkie postacie z tej części połączone, nie? I to się nazywa Ultimate Body Blue i to wyszło w tym samym roku, co właśnie ten Galactic, nie? Na parę miesięcy później. Taką kompilację zrobili specjalnie na Amiga CD32, bo tam brakowało takiej dobrej bijatyki na start, no to wydali właśnie tego Ultimate'a, takiego bardziej dopakowanego. No. Jeszcze jedną rundkę sobie zagrajmy. Ta część też była na 3 dyskietkach. Z tego oryginału jeszcze nie mam. No ale kto wie, może niedługo. Jak już mi oryginał przyjdzie, to zrecenzujemy sobie całą. Dobra. Ten cios mi najlepiej wychodzi. Widzicie? Pięknie. A wydaje mi się, że delikatnie wolniej ona chodzi od tej
od tej pierwszej części, tej wersji drugiej właśnie, którą graliśmy, już tej ulepszonej. Ale dalej to chodzi płynnie, tylko po prostu jest troszkę wolniejsze. Może jakbyśmy tu włączyli ten tryb Turbo 2, to wtedy by było... Kurde... O! Jak to nad nim przeleciało, nie? O kurde... Będzie coś z tego jeszcze? No, trochę wolniejsze jest to od tej ulepszonej pierwszej części. Chyba, że jest też ulepszona druga część, ale o tym nie wiem. Wiem, że tylko jedna była. Właśnie była w wersji zwykłej i wersji na AGA. Ona się na CD32 nie pojawiła, no byłoby to bez sensu, jak mamy tego Ultimate'a, który mamy wszystko, nie? Dobra. Dobra, to już koniec. Na razie. Hej. A w następnym odcinku...